Siema, jestem Pakila, to jest kolejny odcinek. W tym odcinku zrobimy sobie przegląd przedmiotów z najnowszej przepustki klubu rewolwerowca 2, więc zacznijmy od stajni. Więc mamy nową kolorystykę niechlujnej grzywy, jest to czerń i popiół. Tak ona się prezentuje. Dobra, teraz przejdźmy do ogonu. Więc jak chodzi o ogony, to mam nową kolorystykę ogonu dzikiego, biel i czerń. Jak chodzi o stajnię, to tyle. Dobra, teraz przejdźmy do zaawansowanego aparatu, bo mamy nowy filtr. Jest to nowy filtr Honoru i prezentuje się on tak. Jak chodzi o zaawansowany aparat, to tyle. Więc teraz przejdźmy dalej, czyli do gestów. Więc teraz przejdźmy do pierwszej reakcji, to ten. I do drugiej reakcji, udawane banjo. Więc jak chodzi o gesty, to tyle. Przejdźmy teraz do rusznikarza, bo są nowe osłony do pokazania. Więc mamy osłonę z nabojami, która prezentuje się w ten sposób. Ta osłona jest do wszystkich karabinów powtarzalnych. Ale również mamy nową kolorystykę szafir w osłonie grochy, która prezentuje się tak. Więc jak chodzi o rusznikarza, to by było na tyle. Dobra, przejdźmy teraz do obozu i do flagi obozowej. Nowa flaga prezentuje się tak. Może jeszcze tak pokażę. Tak ona się prezentuje. Dobra, przejdźmy teraz do garderoby. Więc tak się prezentuje nowy strój. No jeszcze mamy taki kapelusz Haverhill. No jeszcze raz kapelusz. Krawat. Marynarka. Koszula. Spodnie. Oraz buty. No i na koniec mamy klamry Annesburg oraz Cumberland Falls. A tak jeszcze prezentuje się cały strój. Więc to by było na tyle. Wbijajcie na Discorda, link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.